Moim gościem jest dzisiaj Bartek Radziejewski z Fundacji Republikańskiej. Rozmawiamy o kwartalniku Rzeczy Wspólne. Rozmawialiśmy w tej poprzedniej części rozmowy, a teraz bym chciał tę naszą uwagę skierować na inny wątek, który jest bardzo częsty w kwartalniku. Już nie na Trzecią Rzeczpospolitą i ewentualną czwartą, nie na naprawę, nie na sytuację, ale na polską głęboką tradycję, o której Rzeczy Wspólne często piszą, mianowicie, nie wiem, czy się pan zgodzi, a to jest pismo sarmackie. Naprawdę, chociaż nie ma jakichś tutaj karabeli na okładce ani wąsatych redaktorów, ale chyba żadne pismo w ostatnich czasie tak dużo nie pisało o sarmatyzmie jako o tradycji bardzo dobrej, do dzisiaj stosownej i ważnej i takiej, z której warto czerpać, a nie jako o czymś straszliwym, prawda, że ci pijani szlachciurowie byli warchołami, mówili weto i w dodatku molestowali seksualnie na prawo i lewo, głównie na prawo. Skąd ta fascynacja sarmatyzmem? Co w nim jest dzisiaj dobrego? Stąd przede wszystkim, że uważamy, że to jest najlepsza, zupełnie bezalternatywna polska tradycja i polityczna, i w ogóle kulturowa. No nie sposób zrozumieć polskości bez zrozumienia pierwszej Rzeczpospolitej i bez zrozumienia sarmatyzmu, w tym bez zrozumienia pewnej dystynkcji wewnątrz sarmatyzmu, którą się zazwyczaj pomija, prawda? Czyli tego sarmatyzmu okresu szczytowego, jeżeli tak szeroko rozumieć to pojęcia, jest to jedno z możliwych rozumień XVI wieku, gdy był to jeszcze otwarty, gdy szlachta nie była stanem zamkniętym, gdy nawet były grupy Żydów, szlachciców, które bez przechodzenia na chrześcijaństwo mogły się cieszyć szlachectwem, gdy Polska była najbardziej wolnościowym krajem w Europie, jednocześnie wielką potęgą militarną i terytorialną i polityczną. Od tego sarmatyzmu późniejszego, który się był już ewidentnie zdegenerowany. My mamy zasadniczy problem, że w potocznej świadomości sarmatyzm funkcjonuje przez pryzmat swojego momentu kryzysowego. Każda formacja, każdy system polityczny ma swoje momenty kryzysowe, a my nigdy się nie rozpatruje jej wyłącznie przez ten moment. U nas się przyjęło, że przez ten moment schyłkowy patrzymy na sarmatyzm. Bo my na sarmatyzm patrzymy przez taki sarmatyzm literacki XIX-wieczny, który powstał, kiedy już sarmatyzmu realnego nie było, tak? Czyli przez pamiątki Soplicy Rzewuskiego, przez pana Tadeusza, no i oczywiście przede wszystkim przez Sienkiewicza. Ale właściwie nie wiem, czy możemy mówić, że to jest taka tradycja ważna dla Polaków. Wie pan, skoro dzisiejsi Polacy są zupełnie skądinąd. No, dzisiejsi Polacy to są potomkowie owych chamów, z których się Zagłoba natrząsał, którzy w Republice Sarmackiej nie mieli nic do powiedzenia. Więc skąd? No tyle, że oglądali filmy Hoffmana, no powiedzmy tak, to kilkanaście milionów w PRL-u obejrzało te trylogie, znaczy Potop i pana Włodyjowskiego. To prawda, ale jak w jednym z dramatów Mrożka chociażby można przeczytać czy zobaczyć, jest taki problem, jak chamy wchodzą do dworku, próbują się tam opustoszałego dworku szlacheckiego, próbują się tam zadomowić i odkrywają, że nie mają kultury, że dla nas nie ma zabawy. W związku z tym potrzebna jest inkulturacja. I coś takiego było bardzo wyraźnie nawet w PRL-u, nawet mimo tej marionetkowego charakteru państwa, coś co nawet liberalni analitycy nazywali kulturowym uwłaszczeniem mas za pomocą sarmatyzmu. Poprzez masowe oglądanie ekranizacji Sienkiewicza to się również dokonywało, a jak Hałasiński, jeśli dobrze pamiętam, to skomentował, najbardziej symptomatyczne było to, że przed wojną cała nieszlachetna część społeczeństwa mówiła do siebie na ty, to po wojnie już mówiła do siebie na pan, po szlachecku. To jest rzeczywiście rzecz ciekawa, tylko ja się obawiam, że jest ogromna przepaść między tym uwłaszczeniem kulturowym, nawet powiedzmy, że zaczęło się mówić do siebie na pan w Polsce, to co chyba teraz pod wpływem amerykańskim nieco znika. Natomiast umyka chyba ludziom, że tak naprawdę istota sarmatyzmu to jest to, że nie ma króla, to znaczy, że król jest przez nas wybierany, że nie ma nadrzędności monarchii nad narodem, tylko przeciwnie. To naród jest suwerenem, każda władza musi podpisać pakta konwenta i ich przestrzegać. Myśli pan, że to jest do odbudowania przez takie działania kulturowe?
chciałbym, żeby tak było i po to jest między innymi Fundacja Republikańska, żeby do tego się przyczyniać. No, czasy są trudne pod tym względem i nie sprzyjają republikanizmowi. To, co obserwujemy w ostatnich latach, to jest raczej odwrót od republikanizmu na całym właściwie Zachodzie, w tym w Polsce. No tak, tylko na Zachodzie to jakiegoś tam męża opatrznościowego to się da znaleźć, a u nas, jeżeli ktoś liczy na to, że pojawi się mąż opatrznościowy i wyprowadzi, to chyba od bardzo dawna musi być mocno rozczarowany. Tak, zresztą republikańskie myślenie zakłada nieliczenie na męża opatrznościowego. Mąż opatrznościowy w systemie republikańskim niewiele zdziała, bo jednostka tam niewiele może. Tu jest potrzebne działanie wielu jednostek, społeczeństwa obywatelskiego. To mi się właśnie... potrzebny naród polityczny świadomy, który wie, czego chce od władzy, zna granicę swojej wolności, jest gotów jej pilnować, jest gotów poświęcać energię i czas na to, żeby pilnować władzy, gdy ona po cichu próbuje zawłaszczać różne sfery, tak jak chociażby ostatnio mieliśmy do czynienia w przypadku prezydenckiego projektu ustawy ograniczającego wolność zgromadzeń. I to mi się właśnie podoba w tej tradycji republikańskiej i pewnie dlatego mi się podobają rzeczy wspólne. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Bartłomiej Radziejski był naszym gościem.